Zapewne wielu z was widziało to, jak się powszechnie postrzega złe zakończenie, utrzymane w złowrogim i depresyjnym klimacie, w którym to sławny Geralt z Rivii w dramatycznym momencie swojego życia, po rzekomej śmierci Ciriilli, jest w wielkim niebezpieczeństwie. Co jeśli wam powiem, że to, jak i pozostałe dwa zakończenia z Dzikiego Gonu, to jedno i to samo zakończenie? Brzmi ciekawie i tak naprawdę jest. Ja jestem Raptor i zapraszam was do oglądania. W Wiedźminie III umownie mamy trzy główne zakończenia, które pokazują nam losy Geralta i Ciri. Powszechnie uważamy, że najgorsze, choć zaznaczam, że jest to subiektywna kwestia, jest zakończenie, w którym jesteśmy informowani o rzekomej śmierci Ciri z samych ust Geralta po wejściu do wieży, co skutkuje późniejszą zemstą Geralta i jego niepewnym losie na moczarach otoczonym przez setki potworów. Drugie, tak zwane neutralne zakończenie zakłada, iż nasza popielata Wiedźminka zostaje cesarzową, a Geralt wraca na szlak, czy też z którąś ze swoich wybranek. No i mamy jeszcze zakończenie powszechnie uważane za dobre, czyli Ciri zostaje Wiedźminką i wyrusza na szlak razem z Geraltem, aby w późniejszym czasie zyskać dużą popularność jako łowczyni potworów. Teoria, którą dziś wam przedstawię, zakłada, że wszystkie trzy zakończenia następują po sobie i są jednym zakończeniem. Dowody na poparcie tej teorii są naprawdę dosyć mocne i przemawiają za tym, że jest to prawda, bo jak wiadomo, u Redów kluczowe są nawet bardzo drobne szczegóły. Bardzo ważnymi informacjami, które przemawiają za tą teorią, jest ilość czasu, która upłynęła przy każdym możliwym zakończeniu po wejściu Ciri do wieży. Jest to po kolei tydzień w złym zakończeniu, 2 tygodnie w dobrym zakończeniu oraz kilka miesięcy w neutralnym zakończeniu. Omawiając to wszystko chronologicznie i biorąc pod uwagę czas, który upłynął od wejścia Ciri do wieży, tydzień po wejściu Ciri do wieży Geralt jest przekonany, że nasza Wiedźminka nie żyje i zdesperowany idzie na moczary odebrać Wiedźmie medalion Vesemira, który to Ciri wzięła sobie na pamiątkę. W zakończeniu tym widzimy, jak trzecia Wiedźma umiera, a Geralt zostaje otoczony w budynku przez setki potworów. Oczywiście nie widzimy, aby Geralt tam umierał i z pewnością tak jest, ponieważ już 2 tygodnie później Geralt dowiaduje się, iż Ciri żyje i tutaj uważam, że to ona mogła go uratować na moczarach. Później postanowiłem zakupić jej nowy miecz, aby ten stary oddać Emhyrowi jako dowód, że Ciri nie żyje. Potem razem wyruszają na szlak i jak możemy się dowiedzieć, sama Wiedźminka zdobywa niemałą sławę, co jest jednocześnie kontynuacją do następnego zakończenia, które dzieje się już kilka miesięcy po wejściu Ciri do wieży. I przez ten długi okres czasu Ciri mogła właśnie zdobyć taką sławę. Po tych kilku miesiącach widzimy, że w Białym Sadzie spadł śnieg, a my razem z Ciri bawimy się, łowimy ryby starym, sprawdzonym wiedźmińskim sposobem i walczymy, aż do czasu, gdy wracamy do wsi, a tam na Ciri czeka już cesarski orszak, który mają odeskortować do Nilfgaardu. Wszystkie trzy zakończenia pięknie układają się nam w jedną całość i widzimy w nich, że Ciri, choć na początku chciała zostać Wiedźminką, uległa i postanowiła przełożyć swoje szczęście nad bycie dobrą władczynią. Można również tutaj zakładać, że skoro Ciri zdobyła dużą popularność, sam właśnie Emhyr skontaktował się z nią i namówił ją do objęcia władzy. Jest jeszcze jedna kwestia odnośnie tego zakończenia, dokładnie chodzi mi o moment, gdy Ciri wchodzi do samej wieży, no bo niby dlaczego w jednym z przypadków, czyli w tym powszechnie uważanym za złym zakończeniu, Ciri miałaby tego nie przeżyć? Z rozpaczy? No nie sądzę, jest to dosyć absurdalny powód, czy no absurdalna rzecz, że w przypadku dobrego i neutralnego zakończenia Ciri przeżywa tą walkę z białym zimnem, jeśli to tak mogę powiedzieć, a w tym złym zakończeniu już nagle nie. Ale te losy już znacie, bo ja osobiście uważam, że to ta teoria z tymi zakończeniami, że one się łączą, jest naprawdę bardzo prawdziwa, no bo same odniesienia czasowe nie zdarzają się w Wiedźminie zbyt często, a tutaj mamy aż 3 odniesienia czasowe w każdym z tych zakończeń, co uważam układa się w naprawdę bardzo fajną, spójną całość. No tak, ale możecie tutaj powiedzieć chwila, przecież na końcu dodatku Krew i Wino jest szansa, aby odwiedziła nas Ciri, która jest albo Wiedźminką, albo szykuje się już do objęcia tronu. No i tutaj można to wytłumaczyć tak, że gdy mamy to dobre zakończenie, w Tusaun jesteśmy jeszcze, gdy Ciri pozostaje na szlaku i zdobywa tą swoją sławę,
od Jarugi po Góry Sine, czy jakoś tak, jak to tam było. Lub oczywiście jesteśmy tamtych kilka miesięcy później, gdy Ciri już szykuje się do objęcia samego tronu. Także no tutaj, jeśli chodzi o ten dodatek Krew i Wino, to on troszeczkę nam to zaburza, ale no nie mamy tu również podanego jakiegoś odniesienia czasowego, także no nie wyklucza to również tamtego podstawowego zakończenia z Dzikiego Gonu. Także no to by było na razie na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Piszcie, co o tym wszystkim sądzicie, piszcie, co ewentualnie zauważyliście jeszcze, jakieś szczegóły, które by to potwierdzały lub ewentualnie zaprzeczały temu. A ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam. Narka!